Witajcie w 56. odcinku Przegranego Tygodnia, odcinku, który w pewien sposób wprowadza pewną techniczną zmianę do vloga. Owa techniczna zmiana polegać będzie na tym, że od tego odcinka vlog w formie notki na Poligami nie będzie miał embeda YouTube'owego, ale embeda naszego wewnętrznego playera gazety.pl. Natomiast vlog będzie również publikowany na YouTubie dla tych wszystkich, którzy nie zaglądają do niego przez notkę na Poligami, ale zasubskrybowali nasz kanał. Także mam nadzieję, że będzie to równie wygodne jak w tej chwili. Zdecydowałem się wreszcie na zakup pierwszego epizodu drugiego sezonu The Walking Dead The Game, czyli gry, która jest kontynuacją tego pierwszego sezonu Walking Dead, który zgarnął mnóstwo statuetek na najlepszą grę i wzbudzał tak zwane emotions. Nigdy nie ukrywałem, że The Walking Dead pierwszy sezon bardzo mi się podobał, chociaż grałem w niego w troszeczkę inny sposób niż większość z Was, bo grałem na iPadzie. To do tej dwójki jakoś nie mogłem się przekonać, może dlatego, że chciałem już, żeby ta historia była zamknięta i może gdzieś tam wewnętrznie nie akceptowałem tego, że będzie kontynuowana. Natomiast no, spróbowałem i w zasadzie po 20-25 minutach przestałem się bawić. I to nie jest dlatego, że gra mi się nie podoba, bo jest w porządku. Natomiast nie ma tego, co miał pierwszy sezon, przynajmniej na początku. Nie ma tego, że wciągnął mnie na tyle, że musiałem przejść pierwszy epizod za jednym posiedzeniem, nieważne, która była godzina w nocy, po prostu chciałem go skończyć i zobaczyć napisy końcowe, jakoś tam psychicznie nastawiając się na kolejny odcinek. Tutaj nawet nie wiem, czy jestem w połowie, raczej chyba jeszcze wciąż bardziej na początku tego epizodu. I w zasadzie odszedłem od gry, planuję to zrobić teraz na dniach. Natomiast o co mi chodzi? O to mi chodzi, że gra powinna, podobnie jak pierwsza część, wciągnąć, przytrzymać do samego końca i kazać czekać następny epizod. Tak jak na przykład zrobiło The Wolf Among Us, a drugi sezon The Walking Dead póki co tego nie robi. No to dobrze nie wróży w moim mniemaniu. I wydaje mi się, że to w pewnym sensie dlatego, że mi w pierwszym sezonie podobała się ta relacja taka ojcowska między głównymi bohaterami, taka pseudo-ojcowska. A tutaj jej nie ma i obawiam się, że to będzie właśnie jeden z głównych minusów dla mnie, który sprawi, że drugi sezon jakoś bardzo mnie nie wciągnie. No ale zobaczymy, daję jeszcze grę szansę. Z takich typowo growych tematów wszedłem w posiadanie takiego urządzenia, nie wiem, czy to światełko dobrze widać, to jest kostka Dice Plus, czyli taka interaktywna kostka, którą podłącza się do smartfona czy tabletu i gra poprzez nią w gry, czyli taki kontroler do urządzeń na iOSie i na Androidzie. No i pierwsze wrażenia są takie, że kostka jako kostka podoba się mojemu synowi, bo świeci. Mój syn ma 2,5 roku, więc wciąż jeszcze dla niego pewne świecące rzeczy są fajne. Natomiast włączyliśmy sobie kilka gier i muszę powiedzieć, że te dołączone do aplikacji darmowe są takie sobie. Troszeczkę pograliśmy w tytuł, który polega na poruszaniu pionkami, takimi kosmitami po planszy, czyli rzucamy kostką, wyskakuje nam jakaś cyferka, o tyle pól przesuwa się nasz kosmita, no i dochodzimy do końca tej takiej mapki. To jest fajne, no troszeczkę to wciąż jest dla mojego syna gra zbyt skomplikowana, bo nie umie jeszcze liczyć, a przynajmniej nawet jak zna jakieś tam cyferki, to nie bardzo wie, jakie to ma przełożenie na rzeczywistość. Natomiast ja nie jestem fanem gier planszowych, więc i ta kostka mnie nie wciągnęła, a przypomnienie sobie tych wszystkich fajnych momentów, kiedy grałem kostką, jakoś za pomocą Dice Plusa mi nie idzie. Tak jak mówię, doceniam same urządzenie i uważam, że można zrobić z tego kilka fajnych gier, które jakoś tam rozruszają towarzystwo na imprezie. Natomiast no, nie ma tego efektu wow. Sama kostka jest zrobiona bardzo fajnie, wszystko działa, ładnie się świeci, bez problemu łączy się z urządzeniami. Ma pewnie duży potencjał, no ale póki co nie jestem porwany. A kupowanie dodatkowych gier poprzez wewnętrzną aplikację za prawie 2 euro w momencie, kiedy nie mogę jej przetestować i sprawdzić, czy w ogóle jest fajna i muszę się sugerować tylko i wyłącznie opisami, no jest słabe. A słabe dlatego, że taka kostka kosztuje 150 zł, więc liczyłbym na to, że przynajmniej te wersje demonstracyjne dodatkowych gier w jakiś sposób by były udostępnione, żeby wiedzieć, czy jest sens w ogóle jeszcze dodatkowo inwestować w aplikację. Z takich ciekawych kwestii, które pojawiły się na Poligami, bez wątpienia Tim Schafer i Broken Age, czyli ta jego nowa gra finansowana z Kickstartera, której tak jakby część pierwsza pojawiła się już w sieci i można nią pograć. I cała ta niefajna sytuacja, która dotyczyła takiego zakazu recenzowania gry. Co się potem okazało, Tim Schafer się z tego wycofał i cała burza gdzieś tam zniknęła, natomiast no problem pozostał i w zasadzie może nie tyle problem, co takie troszeczkę zaufanie, które zostało nadszarpnięte, bo gracze troszeczkę się oburzyli, no bo w końcu czemu to się dziwić, tak? Kupuję grę, jeszcze dodatkowo wspieram twórcę, żeby mógł ją stworzyć, czyli zawiązuje się między nami taka nić
wzajemnego zaufania, a tu nagle bam, autor mówi, słuchajcie, nie możecie pisać nic o tej grze. No potem z tego oczywiście zrezygnował, w sensie troszeczkę wytłumaczył, że to chodziło o takie zwykłe media, chodziło o to, żeby nie spoilować, no ale ten niesmak gdzieś pozostał. No i jeszcze dla mnie dość istotna informacja, która w jakiś tam sposób wpływa na mój zakup prywatnego PlayStation 4, Drive Club, który znów zaliczę obsługę i wygląda na to, że w lutym nie pogramy. No, PS4 bez samochodówki na starcie, takiej prawdziwej samochodówki, nie Need for Speeda, to jest niefajna sprawa. Ja nie jestem już takim mega wielkim fanem samochodówek, jak byłem kiedyś, nie zamierzam na razie kupować żadnej kierownicy, sobie fotela montować i grać całymi dniami, no ale bez wątpienia ten Drive Club, który miał być w jakiś tam sposób darmowy w PlayStation Plus i miał być jakimś takim wyznacznikiem jakości wyścigów na PlayStation 4 i miał być tym motorem napędzającym też sprzedaż konsoli. Gra, która ciągle zalicza poślizgi i teraz znów ją zaliczy i znów nie będziemy mogli pojeździć. No to jest super niefajna sprawa. Ja na pewno będę chciał poczekać do tego Drive Cluba i śledzę cały czas te informacje o premierze. I to niestety nie wróży dobrze, bo ta biblioteka gier na PlayStation 4 powinna rosnąć szybciej niż na PlayStation Vita. I mam nadzieję, że tak właśnie będzie. No ale wygląda na to, że jeszcze poczekamy. Wielka szkoda. W dzisiejszym kąciku muzycznym drugi album Morowe, czyli projektu Nihila, pokazany w dość specyficzny sposób, bo póki co przed premierą jako streaming na jednym z portali muzycznych, polskich portali muzycznych, będących częścią magazynu muzycznego. Tu póki co nie mam żadnego zdania. Pierwsza płyta Morowe, Piekło, Labiryntu, Diabły, bardzo mi się podobała. Co do drugiej jestem kompletnie nieprzekonany. Płyta nazywa się S. Posłuchajcie, sprawdźcie. Będzie duży szum na polskiej scenie black metalowej, choć w sumie morowe black metale nie jest. No i to tyle w tym tygodniu. Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Hej, nie dajcie się zimie, bo póki co wygląda to za okno. Jest śnieg, jest ślisko, jest trochę mgły. Jeżeli jesteście kierowcami, to też uważajcie, bo chyba wszystkich znów zima zaskoczyła, choć przecież nie powinna, skoro jest druga połowa stycznia. Hej!